Hej, witam Was serdecznie na portalu wideotesty.pl. Dziś zajmiemy się tabletem, nie takim do końca budżetowym, bardzo ciekawej firmy Acer. Będzie to Acer Iconia A1 810. Zapraszam do oglądania. W dzisiejszej recenzji odpuścimy sobie unboxing, tam kompletnie nic nie ma poza kablem do komputera i samą ładowarką, więc może od razu zacznijmy od recenzji naszego tabletu i oczywiście od samego wyglądu. No tak jak tutaj widzicie, Acer wykonany jest w całości z plastiku, z tworzywa sztucznego. Dookoła tego tabletu mamy taką srebrną ramkę, która przypomina aluminium, jednak w żaden sposób tym aluminium czy metalem nie jest, to jest taki zwykły plastik. Tył też jest plastikowy, raczej mało tutaj odporny na zarysowania. Widzicie tutaj może już jakieś takie, można powiedzieć, brzydkie nie tylko zarysowania, ale odpryski lakieru. No ale ten tablet też jest w jakiś tam sposób używany, testowany, więc tuż też nie ma się co dziwić, ale też nie wiem, ile był testowany. Jeżeli jesteśmy już tutaj na tyle tego urządzenia, no to co tutaj znajdziemy? Przede wszystkim głośnik, który gra dość przyzwoicie, zresztą posłuchacie. No i kamera 5-megapikselowa. Po prawej stronie tutaj na boku urządzenia znajdziemy najważniejsze rzeczy, czyli klawisz ciszej głośniej, wejście na kartę pamięci do 32 GB, sam mikrofon, dziwny otwór, który mikrofonem redukcyjnym na pewno nie jest, bo z tego tabletu też się nie da w jakiś tam sposób dzwonić. To jest po prostu przycisk reset. Szkoda też, że w jakiś tam sposób nie oznaczony. No i wejście HDMI. Na samym dole znajdziemy wejście słuchawkowe, co się bardzo też chwali, że jest umieszczone na dole. Jestem zwolennikiem takich rozwiązań, jak i wejście na kabel micro USB. Również na samym dole, po lewej stronie, na lewej krawędzi nie znajdziemy żadnego przycisku. No i u góry tradycyjnie przycisk power, czyli włącz, wyłącz, ewentualnie zablokuj, odblokuj. No i jeszcze na froncie znajdziemy tutaj, żebyście dobrze widzieli, kamerkę przednią do wideorozmów o rozdzielczości 0,3 megapiksele. Dokładnie tak to wygląda. No i może zacznijmy od samego właśnie tabletu. Tablet o dość nietypowej przekątnej ekranu 7,9 cala, ale już o bardzo typowej rozdzielczości, o całkiem przyzwoitej rozdzielczości, bo 1024x768 pikseli. I to faktycznie widać przy tej wielkości ekranu. Taka rozdzielczość ekranu jest rzeczywiście zadowalająca. Sam ekran nie jest tutaj, to nie jest IPS, to nie jest też w żaden sposób na pewno AMOLED, jest to zwykły ekran TFT LCD właśnie o takiej rozdzielczości, jak powiedziałem. 10-punktowy multitouch, aczkolwiek to jest, można powiedzieć, taki szkopuł. Sam tablet ma wbudowane 16 GB pamięci, z tego 12,5 jest dla samego użytkownika. To też jest dość dużo jak na dzisiejsze czasy. Jak wiecie, nie wszyscy producenci wstawiają więcej niż 8, a niektórzy nawet 4, więc tutaj mamy całkiem porządną wielkość tej pamięci wbudowanej. No dobrze, no to może pora na specyfikację tutaj. Mamy tutaj dostępną czterorodzeniową jednostkę opartą na Cortexie A7, może tutaj dokładnie sobie też zobaczycie. Jest to MediaTek MT8125 o taktowaniu 1,2 GHz, do tego 1 GB pamięci RAM, czyli specyfikacja bardzo, bardzo przyzwoita. Dość bałem się, że przy takiej rozdzielczości jednak te MediaTeki no nie działają jakoś tam, powiedzmy, super. Oczywiście MediaTek sama firma w sobie no nie produkuje złych procesorów. Bardzo popularna. Wydaje mi się, że więcej modeli produkowanych w tej chwili jest właśnie na procesorach MediaTeka niż na przykład na Qualcomma. Chyba tak jednak jest. Jednak ten MediaTek no robi te budżetowe procesory, no i trafiają to do budżetowych tabletów czy smartfonów właśnie jak ten. Chociaż cena tego tabletu też nie jest jakaś, można powiedzieć, przyjemna. To jest 650,
nawet 690 zł, więc to też nie jest tanie urządzenie. Android 4.2.2 dostępny tutaj na pokładzie. Bez jakichś tam, można powiedzieć, zbędnych nakładek, dodano tylko kilka widgetów, kilka aplikacji typu jak Acer Cloud, czyli jakaś chmura Acera, File Manager, Astro File Manager, czyli coś dodano już ze sklepu Google. No i to właściwie wszystko, jakaś tam gra. Więc żadnych, można powiedzieć, wodotrysków, żadnych wartości dodanych tutaj Acer nam nie zaoferował. Jednak sam system chodzi dość przyzwoicie, percepcja na dotyk jest bardzo dobra. Żałuję, że pewnie już tutaj to widzicie przy takim świetle, że ekran bardzo, bardzo się tutaj brudzi. No, coś za coś, te szkło tutaj też chyba nie jest w żaden sposób Gorilla Glass. Ale też żadnych rysek nie zaobserwowałem tutaj poważniejszych, co innego było właśnie z tyłu, ale z przodu, jak widać, wytrzymał tą próbę czasu, a myślę, że inni recenzenci nie obchodzili się z tym tabletem na pewno w jakiś tam sposób delikatnie. Takie jest moje zdanie. Dobrze, może też jeszcze przejdźmy sobie do internetu. Wejdźmy sobie na stronę wideotesty.pl. Dość spora klawiatura, jak już powiedziałem, dobrze reagujący dotyk, może w pozycję horyzontalną, żebyście troszeczkę to lepiej widzieli. Jak widzimy, strona wczytała się dość szybko. Jest jeszcze wersja Iconia A1 z 3G, tutaj dostałem tylko z Wi-Fi. Jak widzicie, nie ma jakiegoś problemu z szybkością działania tych stron. Może wejdźmy na forum. Zobaczmy, co tam słychać na forum. Zachęcam Was do rejestracji. Dużo ciekawych tematów, nie tylko o komputerach, ale również o smartfonach. Chyba największą popularnością aktualnie się cieszy ten dział właśnie Android. Może wejdźmy tam. Jak widzicie, są dwie przeglądarki oczywiście do działania. Jest przeglądarka stokowa, no i przeglądarka Chrome. Ja używam tutaj stokowej. Dokładnie. Naprawdę, jeżeli chodzi o przeglądanie internetu, odbywa się to w miarę komfortowo. Może coś o grach. Ponieważ... pewnie wielu z Was gra w gry. No i też ciekawi Was, jak wygląda to z wydajnością właśnie. Mamy tutaj też procesor graficzny PowerBR SGX 540MP. 544MP dokładnie. No i może włączmy Dead Triggera 2 i zobaczmy, jak to będzie działało. Tablet też nie jest jakoś tam specjalnie ciężki. Dobrze się trzyma w ręce. Dość gruba ramka. Tak samo już zrozumiałe, że w tej pozycji, której ja tutaj mam, czyli z prawej i z lewej, dość gruba, bo jeszcze tutaj mamy te przyciski, no i to jest takie typowo 6x9, to nie jest taki kwadrat. No ale tu można by było troszeczkę jeszcze pomniejszyć. No ale to takie moje dywagacje. Okej, jedźmy. Może jakąś misję. Może zgaszę wam światełko, żebyście lepiej trochę widzieli. O, dokładnie. Nie wiem, czy będziecie dobrze widzieli. Może troszeczkę lepiej. Zanim się wczyta gra. Okej, jedźmy. Jak widzicie, no mówię, percepcja na dotyk dobra i absolutnie nie ma żadnych lagów.
jest ok. Coraz trudniejszy robi się ten trigger. Idziemy do góry. Gdzie tu się wchodzi? Tu są jakieś schody. Uhu. No i tyle. Nie będziemy dalej grać. Odpalimy światełeczko. Ok, przejdźmy może jeszcze szybko do muzyki i do aparatu. I na tym skończymy naszą recenzję. Może aparat. Gdzież, a może muzyka, bo już tutaj zobaczyłem. Tak jak powiedziałem, nie ma jakiegoś... tylny głośnik gra dość czysto, ale bardzo, bardzo cicho. Na słuchawkach jest całkiem znośnie. Jednak Acer, znany producent nie tylko jeżeli chodzi o laptopy i komputery. No tutaj, no mówię, no nie ma jakiegoś wielkiego szału, ale nie ma też zawodu, że tak powiem. Mały lak, dokładnie. No i może przejdźmy jeszcze do samego aparatu. Oczywiście zdjęcia będziecie mogli sobie zobaczyć na portalu wideotesty.pl. Tam zrobię kilka fotek, no i będziecie mogli sobie zobaczyć, jak to wszystko wygląda w pełnej rozdzielczości. Ale może jakieś zdjęcie poglądowe, żebyście widzieli, zobaczymy, jak to autofokus działa. Aparat piątka. Ja tam nie jestem jakimś wielkim zwolennikiem aparatów w tabletach. No ale jeżeli jest. Jak widzimy, nie możemy wyostrzyć autofokusem. Bo zwyczajnie tego autofokusu nie ma. No zobaczymy, jak zdjęcia wyjdą w plenerze, bo jeżeli chodzi o te zdjęcia, no to nie za bardzo już tu widać. No ale zrobiłem jeszcze kilka zdjęć i zapraszam Was na wideotesty.pl. Tam te zdjęcia zobaczycie w pełnej rozdzielczości. No okej, okay. Podsumowując. Plusy, minusy. Plusy na pewno wydajność tego tabletu. Ten czterordzeniowy MediaTek i gigabajt pamięci RAM dobrze współpracuje z systemem 4.2.2. Do tego nie najgorszy wygląd i ergonomia w samym działaniu, czyli tablet dobrze się trzyma w ręce, ten ekran o dobrej rozdzielczości HD też spełnia swoje zadania, no brak 3G, ale też jest wersja z 3G, oczywiście dużo, dużo droższa, około 200 zł. No i tyle, no multimedia zostawmy w spokoju może, bo aparat raczej się nie liczy, a jeżeli chodzi o muzykę, gra przeciętnie, nie ma tam jakiegoś, no nie ma wartości dodanej, o takie moje ulubione, można powiedzieć, słowo. Mamy wejście HDMI, mamy też GPS, czyli jak najbardziej będziemy mogli sobie nawigować, jeżeli wgramy mapę, powiedzmy, jakąś offline. No i tyle. No, cena wydaje mi się troszeczkę wygórowana. 500 zł to by była odpowiednia cena za ten tablet i myślę, że by zdobył dość dużą popularność. W granicach 650-700 zł to jest cena, wydaje mi się, nieadekwatna do samych możliwości. No i to by było na tyle. Ocena 3,5. Nie najgorsza. Po prostu od taki solidny tablet, nad którym warto się pochylić, właśnie jeżeli dysponujemy takim budżetem 600 zł. Myślę, że to jest całkiem przyzwoita alternatywa. Dzięki za oglądanie. Zapraszam Was na portal wideotesty.pl, na forum. Możecie też pisać się na Facebooku. No i co? Do następnego razu. Trzymajcie się, hej!